Tak jak może pamiętamy, może nie, ostatnio rozpocząłem cykl zatytułowany Zbawienne zmysły. I ku przypomnieniu, bo to było już parę tam niedziel temu, ostatnio mówiliśmy sobie o jednym ze zmysłów, który po prostu posiadamy. Zmysł słuchu. Mamy ten zmysł. Mówiliśmy sobie ostatnio o nim, że dlaczego tak naprawdę nasz słuch może nam bardzo mocno dopomóc ku temu, byśmy sami zostali zbawieni, ale i mogli tak naprawdę obdarzać zbawieniem innych ludzi. Tą możliwością zbawienia bardziej, bo zbawia Chrystus. Dzisiaj kontynuujemy. Znowu otwieramy Jakuba, więc możemy sobie otworzyć Jakuba. List Jakuba, pierwszy rozdział. Tym razem od 22 wersetu, czyli kontynuacja tego, co ostatnio, bo Jakub tak naprawdę mówi o tych aspektach, mówi o zmyśle, o naszych zmysłach, mówi o tym, czym my dysponujemy, a co może się faktycznie przyczyniać do tego, by twoje życie było zbawione. I przeczytałem sobie ten fragment po prostu. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeżeli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu. Gdy przypatrzywszy się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. To jest ten krótki fragment, o którym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. I gdy czytamy sobie ten fragment, to główną puentą, głównym przesłaniem tego fragmentu, główne przesłanie jest proste. On mówi o jednym. Wykonuj Słowo Boże. Wykonuj wolę Bożą, która jest dla ciebie dobra. Nie słuchaj tylko tego, co Bóg do ciebie mówi, a jest dobre dla twojego życia, tylko to wykonuj. Bo słuchanie jest bezużyteczne. Ty tylko sobie posłuchasz, choćby dzisiejszego kazania, a w żaden sposób nie odniesiesz do życia. I nie będziesz w swoim życiu w ogóle jakichkolwiek praw Bożych egzekwował, to możesz być pewny jednej rzeczy. Prostej zasady. W twoim życiu nie będzie się dobrze wieść. Twoje życie nie będzie usłane dobrymi rzeczami. O tym mówi ten fragment. W bardzo prosty sposób. To jest prosta recepta. Gdy wykonujesz wolę Bożą, w twoim życiu się powodzi. Bo tu jest napisane to ostatnie stwierdzenie, że ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu, kto wykonuje Słowo Boże. Zgadzamy się z tym? Czy zgadzamy się z tym? Czy każdy dzisiaj powie na to amen? Ten, który wykonuje, może być pewny, że jego działanie, to już nie jest napisane konkretne działanie, to jest po prostu w działaniu. W tym, co w twoim życiu zamierzasz, w tym, co twoje życie prowadzi, co chcesz osiągnąć, do czego dążysz, będziesz błogosławiony, jeżeli w swoim życiu egzekwujesz wolę Bożą. Czyli faktycznie wprowadzasz ją w życie, a nie tylko jej słuchasz. Prosta zasada. Wystarczy słuchać woli Bożej, twoje życie będzie szczęśliwe. Taka, można by powiedzieć, ewangelia sukcesu. Będziesz żył błogo, wszystko będzie ci się udawać. Ale jestem pewien haczyk. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego dzisiaj ludzie nie dążą do tej prostej rzeczy? Słuchasz Bożych słów i żyjesz szczęśliwie. Gdzie to jest haczyk tego wszystkiego? Że dzisiaj nie ma takiego szczęścia na świecie. Że faktycznie nie ma takiego szczęścia na świecie. Że nie chce się wykonywać woli Bożej. Tym samym trudno jest wykonywać wolę Bożą, bo nie widzę, żeby każdy z nas stał tutaj i wyrywał się do świadectwa, bo tak cudownie przebiega jego każdy dzień. Bo to samo przy siebie wynika. Gdy nawet pastor mówi, kto ma świadectwo, że zastanawiamy się, czy coś wyjątkowego dzieje się w naszym życiu, czy
Nasz dzisiaj, wczorajszy choćby dzień był dniem, w którym faktycznie wyszło wszystko na... Tak. Co zamierzyłem, to uczyniłem. Do czego dążyłem, to się stało. Stało się jeszcze lepiej niż sam myślałem, bo dzień okazał się niezwykły. Nie dzieje się tak? Można sobie zadać pytanie. Ale gdzie jest haczyk właśnie, że tak się nie dzieje? Że ta prosta recepta, o której mówi Jakub, się nie wydarza? I co ma to związanego z naszym dzisiejszym wzrokiem? Wzrokiem, o którym będziemy sobie mówić, bo ja moje słowo zatytułowałem, drugie słowo z tego cyklu, poza zasięgiem wzroku. Poza zasięgiem wzroku, bo ten wzrok jest tutaj istotny w tym słowie. Ten zmysł, w którym jest nasz wzrok, jest istotny. A dlaczego? Dlaczego jest istotny? Mówi o tym porównanie użyte w 23 wersie. Jest tutaj napisane, że słuchacz, że ten, kto słucha, czyli nie wykonuje, ten, kto słucha słowa, jest jak ten, tu już to porównanie, jest jak ten człowiek, który idzie do zwierciadła, patrzy w lustro, przygląda się sobie, swojemu naturalnemu obliczu, czyli jakim jest faktycznie, odchodzi i po chwili zapomina, co z nim było nie tak. Dlaczego podchodzimy do lustra? Dlaczego człowiek stworzył lustro? Aby móc się w nim przejrzeć i móc spojrzeć na siebie, tak? Aby móc zobaczyć coś, co tam nam krzywo leży na głowie, krzywo leży tutaj, tak? Lustro zostało stworzone po to, byś mógł się w nim przejrzeć i się poprawić. I zobaczyć siebie. A ja mam dzisiaj dla was takie, dla innej chętnej osoby. Może Marcin, wstań. Chcę się ciebie spytać. Powiedz mi, czy stojąc tutaj widzisz wszystkich w tym pomieszczeniu? Rozejrzyj się. Widzisz wszystkich? A ja ci powiem, że nie. Bo zapomniałeś o sobie. Rozumiesz? Rozumiecie? Rozejrzysz się wkoło, to jednej z osób, której nie zobaczysz, a stoi w tym pomieszczeniu, to jesteś ty. I to jest jeden z większych problemów naszego wzroku, że często używamy go, by spoglądać na innych, by widzieć coś w innych, bo patrzymy przed siebie, a nie widzimy nim siebie. Ale nie bez powodu w tym fragmencie jest przytoczone to lustro, bo to lustro sprawia, że w końcu swoim wzrokiem możesz zobaczyć siebie. Właśnie siebie. Ale niestety często bywa tak, że patrząc na siebie, bardzo łatwo nam jest zapomnieć o tym, co w nas jest nie tak. Co faktycznie w nas jest nie tak. Bo łatwo nam naszym wzrokiem spoglądać na wszystkich wkoło, nawet w kościele, bo się to zdarza. Patrzeć po wszystkich wkoło i obserwować, jakim kto jest, jak kto się zachowuje. Ale powiem wam, że tak patrząc wkoło na innych, czy ktoś się uśmiecha, czy nie, czy jest smutny, czy nie, najczęściej wtedy odpada ta jedna ważna rzecz. Nie myślisz o tym, co ty w tym momencie robisz na nabożeństwie. A czy zdałeś sobie sprawę, że w tym momencie na nabożeństwie, kiedy ty się rozglądasz po innych, jesteś najmniej skupioną osobą na Bogu? To jest właśnie to. To jest ten haczyk naszego wzroku. Bo gdy przychodzi do wykonywania woli Bożej, jest tutaj napisane w tym fragmencie, że ten, kto jest wykonawcą, to w jego życiu dochodzi do powodzenia. Kluczowym słowem jest właśnie twoje życie, bo to będzie chodzić o twoje życie. Względem woli Bożej. Nie o wolę Bożą dla tam, nie wiem, Broni, Basi, ale o wolę Bożą do twojego życia. Bo często bardzo... Często tak naprawdę wiemy, jaka jest wola Boża. Ale najłatwiej nam ją odnieść do tego, czy ktoś ją wykonuje, a nie my. Ale zdarza się to zwierciadło, przed którym stajesz. Przed którym stajesz i wtedy dochodzi do ciebie, że ta wola Boża tyczy się ciebie również. Tak samo. I Bóg ma ją dla twojego życia też w bardzo indywidualny sposób. Tylko czy ty, stając dzisiaj przed Słowem Bożym, czytając Biblię, spoglądasz na siebie? Czy potrafisz spoglądać na siebie?
czy faktycznie to, co jest poza zasięgiem twojego wzroku, to ty i nie odnosisz tych rzeczy do siebie. Nie odnosisz właśnie tego do siebie. Czy potrafisz swój wzrok, to jest może dziwnie zabrzmi, skupić na sobie. I tylko na sobie. Bo to jest zbawienne dzisiaj dla twojego życia. Byś swój wzrok względem woli Bożej skupił na sobie. I stanął przed tym zwierciadłem, bo człowiek, odwracając ten werset, wykonawca słowa, to ten, który staje przed zwierciadłem i dokładnie zapamiętuje jedną rzecz. Siebie w tym zwierciadle. I to, co w swoim życiu masz do poprawienia. I nie zapomina o tym. A wiecie, jak to jest? Wiecie, dlaczego ten, który się obraca od zwierciadła, jest słuchaczem? I bardzo szybko zapomina o sobie. Dlaczego on to robi? Bo gdy się odwraca od zwierciadła, znowu widzi innych ludzi. I bardzo szybko wypada mu z głowy, co w sobie miał nie tak. No bo w końcu ten jest inny, ten jest zły, ten jest taki, ten dzisiaj jest nieprzyjemny dla mnie, ten tak naprawdę na nabożeństwie nie uważa, ten wiecznie przeszkadza, ten ma wiecznie coś do powiedzenia, temu coś ciągle nie pasuje. Ten to się spóźnił znowu. Która to godzina? I tak dalej. Rozumiecie? Ale gdy jesteś wykonawcą Bożego Słowa i patrzysz w to Słowo, to bardzo szybko dochodzisz do tego, że w twoim życiu wiele rzeczy jest dzisiaj nie tak. I to zaczyna ciebie przejmować. Jeżeli faktycznie odnosisz to Słowo do siebie i spoza zasięgu wzroku znikasz ty, a stajesz tak, jakbyś stanął przed sobą. Bo wtedy ten człowiek będzie błogosławiony w swoim działaniu, rozumiecie? Człowiek, który potrafi spojrzeć na siebie i zapamiętać rzeczy, w którym jego życiu nie wychodzą, będzie człowiekiem, który będzie się uwalniał od błędów. Uwalniał od upadków, bo będzie się uczył na swoich błędach i pamiętał te błędy. Będzie poprawiał swoje niedoskonałości, co samo przez siebie jest logiczne. Przestanie popełniać błędy, bo będzie doskonalszy, uważniejszy. Będzie człowiekiem, który mniej uchybia, który waży słowa, który nie ocenia innych, bo oceniając innych, staje się osobą, która popełnia błąd. Która nie patrzy pod swoje nogi, ale patrzy pod nogi innych. Kiedy nie wiem, czy chodziliście kiedyś w tłumie ludzi, takim olbrzymim tłumie ludzi, że faktycznie nie widać, co jest przed tobą. I nie widzisz, czy idziesz po ulicy, czy chodniku. Ja ostatnio miałem możliwość wędrować. Faktycznie jest tak, że nieraz haczyłem nogą o krawężnik. Bo nie wiedziałem, czy jeżdżę z krawężnik, czy z ulica, bo to były takie sterówkowe miejsca. I tak czasami jest. Jeżeli nie spojrzysz pod swoje nogi, a otacza cię wielu ludzi, w końcu się potknie. Jeżeli zobaczysz się na ich głowy, na ich plecy, a nie będziesz uważał pod swoje nogi, w końcu się potkniesz. A wtedy możesz się zastanawiać, czemu w twoim życiu jest tyle niepowodzeń. Czemu w twoim życiu ciągle coś ci nie wychodzi? Czemu twoje życie nie jest usłane czymś dobrym? A wtedy zaczniesz się zastanawiać, że twoje życie jest kiepskie. Że w twoim życiu jest mnóstwo rzeczy, które cię denerwują. Które wyprowadzają cię z równowagi. I tak dalej. Czasami próbujemy nawet Słowo Boże ubierać w coś takiego ponadnaturalnego, że się dzieje. A to są zwykłe życie. I Jakuba ja lubię za to, bo on opowiada o zwykłym życiu. I nie ubiera to w coś, co jest tajemnicze. On tu mówi o logicznych rzeczach. Mówi o logicznych rzeczach, że jeżeli przestaniesz spoglądać na siebie, a będziesz tylko słuchaczem słowa i przytakiwaczem, a nie odniesiesz tego do swojego życia jako do czegoś, co faktycznie w twoim życiu się sprawdza lub nie sprawdza i nie zweryfikujesz tego, nie poprawisz tego, możesz być pewny, że w swoim życiu się potkniesz. Prędzej czy później, częściej lub mniej, ale będziesz się potykał, a upadek będzie bolał, a będziesz później na to wszystko zły. Bo takie jest życie, tacy jesteśmy my. I Jakub mówi do ludzi o ludziach. Bo takie są mechanizmy naszego życia. Że gdy nam zaczyna coś nie wychodzić, albo częściej nie wychodzić, niż sami się tego spodziewamy, lub wkurzy ktoś nas w pracy, przyjdziemy, narobimy złą atmosferę w domu i dziwimy się później, że w domu wysiedzieć nie można, to wkurzamy się jeszcze bardziej.
I ktoś, chcąc dla nas być miły, zyska od nas burka, albo zaprosi nas jakiś znajomy, a my z nikim nie wyjdziemy, bo nie mamy humoru i idzie wielkie koło, bo jesteśmy ludźmi. Zastanawiasz się, czemu w twoim życiu, twój dzień wczorajszy był tak kiepski, że nie chcesz o nim opowiadać. Życie. Proste życie. Każdy dzień może być dla ciebie zbawienny, bo gdy otworzysz swoje serce i powiesz Bogu, uczyń coś w moim życiu, daj mi sytuację, w której mogę się wykazać. On będzie chciał to robić. Ale będzie to zależało od tego, czy ty jesteś gotowy na to. Sam do tej sytuacji się dostosować i zmienić, by ona była dobra. Bo to wszystko zależy od ciebie. Na co patrzysz w swoim życiu lub w życiu innych. Uwierzcie mi, jeżeli zapatrzysz się na innych ludzi, nie będziesz długo człowiekiem nastawionym pozytywnie. Tutaj dzisiaj celowo, bo wiem, że mówiłem kazanie, znalazłem coś, co podesłała kiedyś Samantha. Jest tutaj napisane: próbujcie sprawić, żeby świat był lepszy, ale wiadomo, świat jest troszkę za duży, aby go zmienić od razu. Dlatego zacznij od siebie, a potem będzie już łatwiej. Na pewno będzie jedna osoba mniej, którą trzeba zmienić. Jedna osoba mniej, która będzie wymagała zmiany, a tym samym będzie nastawiona pozytywniej do całej reszty. Jest jeszcze taka fajna historia, która myślę, że się sprawdza. Właśnie z lustrem. Kiedyś chyba była opowiadana. Że był sobie człowiek, który śnił. Był to człowiek, który w swoim sercu miał wiele żalu do wszystkich dookoła. Pewnego dnia szedł sobie drogą i szedł z nim jakiś towarzysz. Towarzyszem tym był anioł. I człowiek ten opowiadał mu, idąc tą ulicą, tu mieszka taki, to jest człowiek w ogóle, moi sąsiedzi są beznadziejni. Wiecznie się kłócą, wiecznie na coś narzekają. Wiecznie mają do kogoś pretensje. Wszystko jest źle i tak opowiada. A ten anioł tak jego słuchając, co mówi o tych sąsiadach, co na nich teraz nagabuje i mówi, ci sąsiedzi wiecznie coś do siebie mają, coś im nie pasuje. A anioł do niego mówi, naprawdę? Mówi, no tak, spójrz choćby na tego, co idzie z przodu. Spójrz, jak on wygląda, zaniedbany, a jaki ma grymas na twarzy. Spójrz, jaki ma małe oczka z nienawiści, jak rekin. I w pewnym momencie ten anioł do niego mówi, tak, ale nie wiem, czy zauważyłeś w tym wszystkim, że właśnie zbliżamy się do olbrzymiego lustra. Nie wiem, czy znacie tą historię, ale jest bardzo dosadna. Bo nie wiem, czy w ogóle z tego coś mówiłem, co ten człowiek wypowiadał, sami zdaliście sobie sprawę, że on, mówiąc o tych sąsiadach, wcale się od nich nie różni. I tak nieraz jest. Tylko dlatego, że zapatrujemy się na innych. A nasz wzrok jest bardzo kluczowy w kwestii tego, czy sam w swoim życiu będziesz szedł do zbawienia i będziesz gotowy, chętny, by innych do tego zbawienia ciągnąć. By innym pomagać ku zbawieniu. Naprawdę, zastanów się nad tym, do czego używasz dzisiaj swojego wzroku. Czym jest twój wzrok dla ciebie? Czy jest narzędziem do tego, by porównać się z innymi ludźmi? Czy jest po to, by choćby wejrzeć w te słowo i zweryfikować siebie? Wzrok może być zbawienny, ale może i gubić. Tak jak i słuch. Możesz nim zbawić siebie, bądź siebie zgubić. O tym mówi Jakub. Bądź wykonawcą jego słowa. Zajrzyj w mnie. Wykonuj je i bądź jak człowiek, który przyjdzie do tego lustra i zapamięta siebie. Zapamięta, jakim jest w rzeczywistości. To jest fajne, że to słowo. Jakim jest naturalnie, faktycznie, bez pozorów przed innymi ludźmi. Co w twoim życiu jest nie tak? Co wymaga zmiany? Uwierz, że jeżeli zaczniesz zmieniać swoje błędy, w twoim życiu zaczniesz napotykać na cudowne chwile. Naprawdę na cudowne chwile. Zobacz, co w twoim życiu psuje ciebie. A zaczniesz i nie w podnaturalny sposób przez Boga błogosławiony.
sam zacznie zmieniać życie, by dawać im świadectwo. Ono będzie błogosławione wówczas w Twoim działaniu, a przez Boga tym bardziej, że będziesz człowiekiem, który weryfikuje swoje życie względem Jego woli. A Jego wola jest zapisana tu, między innymi. Zachęcam Was do tego. Przed nami już tam, tylko tyle Wam zapowiem, będzie ostatnie ze zmysłów. Nie wiem, kiedy będę mówił następne rozkazanie, ale zachęcam Was. Czytajcie dalej Jakuba, bo mówi o ostatnim zmyśle. Powiem Wam najgorszym. Zachęcam Was. Myślcie o tym, do czego używacie Waszych zmysłów, bo mogą Was faktycznie zbawić. Amen. Amen.